Poprzedni odcinek, w którym pokazałem wam najdziwniejsze rzeczy znalezione przez youtuberów, przyjął się niesamowicie dobrze. Wbiliście ponad 200 tysięcy wyświetleń i aż tyle łapek. Pisaliście w komentarzach, że chcielibyście kolejną część, także z chęcią spełniam wasze życzenie i zapraszam do oglądania. Don Fassbender. Pod wodą można znaleźć naprawdę wiele bardzo ciekawych rzeczy, o czym mogliście się przekonać już w poprzednim odcinku. Tym razem youtuber o niku Don Fassbender, który co jakiś czas nurkuje w poszukiwaniu ciekawych znalezisk, natrafił na rower dla dzieci. Co ciekawe, rower nie był w jakimś bardzo złym stanie, oprócz widocznej w wielu miejscach rdzy. WW2 Metal Detecting. Na tym kanale dwóch mężczyzn stale chodzi po różnych lasach w poszukiwaniu pozostałości po II wojnie światowej. W głównej mierze ich znaleziskami są oczywiście pistolety i karabiny, choć zdarzają się też bunkry czy stare szlaki. Pewnego razu panowie ci, przechadzając się po lesie z wykrywaczem metalu, natrafili na dziwne pudełko. Tube Riders. Tube Riders to polski kanał, który tworzą dwaj znani youtuberzy oraz bracia, Syfan i Adbuster. Pisaliście mi wielokrotnie, abym pokazał ich znalezisko, na które natrafili podczas jednego odcinka. Mianowicie w trakcie zwiedzania jakichś kanałów, Tube Riders natrafili na przedwojennego Mausera. Maksim Volkov. Kolejne znalezisko to coś dużo grubszego niż poprzednie. Ten film również zaproponował mi jeden z widzów pod poprzednim odcinkiem, zatem bardzo dziękuję. Pewni mężczyźni, przechadzając się po rosyjskim lesie z wykrywaczami metalu, natrafili na starodawny motocykl marki Yava. Dalmit. Na miejscu pierwszym znalazło się drogie znalezisko, które odkrył znany na YouTube poszukiwacz Dalmit. Podczas jednego nurkowania natrafił on na iPhone'a, który wyglądał na świeżo wyjętego z pudełka. Jak sam Dalmit mówi, sądził, iż smartfon został uszkodzony przez wodę, jednak po wyjęciu go z etui, iPhone wyglądał, jakby był w pełni sprawny. Po podładowaniu go, Dalmit znalazł w liście kontaktów numer do mamy właścicielki telefonu i finalnie oddał zgubę. Jak dla mnie, należy mu się za to naprawdę wielki, wielki szacunek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli ci się spodobało, to strzel łapkę w górę i zostaw po sobie komentarz oraz subskrypcję. Wszystkie linki do źródeł znajdziesz w opisie. Ja tymczasem życzę ci miłego dnia i cześć!